Ile razy już widziałeś proceder? No, cały czas mnie ktoś wyciąga, więc nie, tak naprawdę z trzy. Z trzy z przerwami na wywiady. Miałeś obawy przyjmując rolę Tomka Hady, bo słyszeliśmy od reżysera, że tak naprawdę bodajże przed tobą było 5 aktorów, którzy się przestraszyli po prostu wcielenia się w tę postać. No to już on to pewnie opowiedział, on to wie lepiej. No ja po prostu przyjąłem z pełnym, że tak powiem, dobrodziejstwem inwentarza tę rolę i rzuciłem się w to, żeby zrobić to jak najlepiej. Co w tej kreacji było dla ciebie najtrudniejsze? Bo tutaj musiałeś z jednej strony troszeczkę rapować, była jazda na desce, więc to raczej takie umiejętności, które aktor raczej nie wynosi ze szkoły filmowej. No tak, zdecydowanie. Znaczy z Aleksem Mackiewiczem się przygotowywaliśmy przez właściwie cały okres przygotowań przed zdjęciami prawie codziennie do rapu. To było trudne, bo trzeba było znaleźć coś, czego naturalnie nie mam. Z Lenem Valentino się przygotowałem do triku, który robię w filmie na dyskorolce i dużo siłowni z Jackiem Frankiem, moim trenerem, który rzeczywiście jakby wydobył te wszystkie mięśnie na wierzch i pomógł mi jeszcze troszeczkę stać się szerszym w tym jakże krótkim czasie. No ale tak naprawdę najtrudniejsze to nie są te zewnętrzne rzeczy, no bo one albo będą, albo nie będą. Też z dziewczynami z kostiumów, z Anią Szaluś i z Moniką Podnajmer od charakteryzacji pracowaliśmy na tym, żeby to wszystko jak najlepiej wyglądało. Ale no tak naprawdę no to najtrudniejsze było stworzyć obraz prawdziwego człowieka. Prawdziwego człowieka, który był bardzo wielowymiarowy, który był bardzo złożony, którego każdy znajomy opisywał zupełnie inaczej. Jedni mówili, że żeby zrobił to jak w jednej scenie, drudzy mówili, że tego by w życiu nie zrobił, więc z takich różnych strzępków opowieści, informacji, ktoś mi opowiadał o nim jedną historię, ktoś inne dwie inne i tak musiałem to sobie złożyć w taki obraz 3D. Też miałem dostęp do nagrań, gdzie Tomek sam opowiadał o swoim życiu, bo miał pomysł na ten film przed swoją śmiercią, jeszcze spotykał się ze scenarzystami, więc to wszystko po prostu musiałem złożyć do kupy i się jakoś tak z tym poboksować, żeby stworzyć właśnie prawdziwą, krwistą postać. Mam nadzieję, że się udało. Właśnie, sam już o tym wspominasz, bo Tomek Hada zawsze wydawał się taką postacią, która nie lubi się jakoś publicznie ujawniać. Wywiadów udzielał bardzo mało. Jeżeli już o sobie mówił, to przede wszystkim na płytach. Tam można byłoby znaleźć tego prawdziwego Tomka Hadę, wiesz, tą jego całą kwintesencję. Zgadzasz się z tym? Zgadzam się z tym, szczególnie, że było bardzo mało nagrań prywatnych. Ja miałem dostęp do nagrań z różnych tam świąt, z jakichś tam takich prywatnych sytuacji. To dzięki temu jakby mogłem też poznać Tomka poza sceną, poza wywiadem, bo tak naprawdę on mało się udzielał prywatnie, nie robił MTV Cribs i takich rzeczy, tylko po prostu raczej pokazywał tylko tę twarz sceniczną, a nasz film bazuje nie na tym, co jest na scenie, tylko na tym, co jest poza sceną, więc musieliśmy to wybudować z Michałem, reżyserem, po prostu i ze wszystkimi aktorami na próbach i właśnie łącząc te wszystkie dokumenty, które mieliśmy. Znałeś wcześniej twórczość Tomka Hady? Nie, zupełnie nie. Wiedziałem tylko, że istniał, wiedziałem, że jest to król rapu, jak to mówili moi koledzy z gimnazjum, ale nie słuchałem go. Musiałem się zagłębić w to dopiero przyjąwszy rolę, a właściwie to już wcześniej, bo już przed castingiem zacząłem go słuchać. Proceder też pokazuje Polskę lat 90. Wszystkie przemiany, zresztą postać Tomka Hady też idealnie się w to wszystko wpisuje. Jest wręcz taką kwintesencją przemian społeczno-politycznych. Opowiedz też o tej części procederu. No to jest bardzo ważna część procederu, bo to jest właściwie jedna z takich kamieni milowych tego filmu, żeby pokazać trudy transformacji, bo ten film niektórzy przyrównują do filmu Joker, że po prostu ktoś, kto jest na wyparciu, ktoś, kto jest przez establishment odrzucony po prostu a priori, ma dwie drogi, tak jak u nas w filmie jest pokazane, albo pracuje za 4,50 za godzinę i bez świadczeń, bez pomocy, bez niczego, albo wybiera inną drogę. No i Tomek wybrał taką drogę, której wcale tak naprawdę nie pochwalał. Cały jego przekaz na wszystkich płytach i łącznie z tym pomysłem na film był taki, żeby nie popełniać jego błędów, więc starał się ustrzec ludzi przed tym, żeby nie, właśnie nie robili tego, co on, ale no wiadomo, że był tylko człowiekiem i potykał się wiele razy, ale jak sam rapował, podnoszę się po klęsce, bo w sercu mam nadzieję, co kiedyś było niemożliwe, dzisiaj nie istnieje, więc myślę, że bardzo chciał, jakby dążył do miłości, stabilizacji i normalnego życia, do godności, której jakby nikt z góry nie miał takiej pomocy. Rola Tomka Hady wydaje się tutaj też wymagająca ze względu chociażby na relacje z kobietami, takie bardzo ogniste. Często te sceny naprawdę widać było, że
iskrzy. No tutaj z jednej strony Małgosia Kożuchowska, ale też Ania Matysiak, Agnieszka Więdłocha, Marta Bryła, tam też scena szpitalna. Opowiedz, jak to wyglądało na planie, jak się tutaj układała ta współpraca, bo wiem, że na przykład z Martą Bryłą spotkałeś się po raz pierwszy, a tutaj od razu takie sceny. No to znaczy, to rzeczywiście jest taki aspekt tego filmu pikantny, ale to jest z naszych opowieści, które zebraliśmy o Tomku, to jest i tak jakby niewiele. To znaczy miał taką famę, że rzeczywiście poszukiwał miłości, stabilizacji jakby no intensywnie po prostu, więc no musieliśmy to oddać, bo tego, bez tego nie byłoby jego postaci. I co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że tak jak niektórzy mówią, że jak tam, która się całuje, no nie, to tak nie działa. Szczególnie ze wstawką ortodontyczną w zębach, to w ogóle nie są przyjemne rzeczy, oprócz tego, że no jakby można sobie patrzeć w oczy i jest miło, ale to nie są najprzyjemniejsze rzeczy do grania przez aktorów. To już na koniec. Czego widzowie mogą spodziewać się po filmie Proceder? Na pewno bardzo gęstych relacji i dużych emocji, bo mamy w tym filmie i trochę gangsterki i właśnie tak jak mówisz, dużo miłości, ale też dużo wrażliwości, bo jednak Tomek był poetą i miał taką wrażliwą duszę, że staraliśmy się tę jego wrażliwość w tym filmie oddać w tym chropowatym, takim twardym świecie, jednak szukanie tej wrażliwości i miękkości to jest, także wydaje mi się, że na pewno można zobaczyć dobre kino, że tak powiem, akcji, ale też dobre kino, którym jest dużo miłości i dużo relacji rodzinnych, ciepła, więc no i trochę hip-hopu i historii, więc jakby wszystkiego jest po trochu. Ta jedna biografia mieści w sobie to wszystko.